Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest seria owocowa. Chciałam przedstawić wam targ największy w Malezji, targ, który się mieści w Kota Baru. I mam pomysł taki, że pokażę wam fragment tego targu, fragment owocowy. Zakupię kilka egzotycznych owoców i będę degustować. Będziemy degustować. Okej, dobra, to zapraszam, chodźcie za mną. Znalazłam pierwszy owoc, który dzisiaj będę testować, czyli salaka. Tutaj mamy bardzo kontrowersyjny owoc, czyli durian. Też weźmiemy do tego stacji. Śmierdzielek. No i ostatni nasz piękny owoc, który będziemy konsumować, czyli pitaya, smoczy owoc, dragon fruit. Tylko gdzie jest sprzedawca? Okej, wszystkie owoce są zakupione, więc jedziemy jeść. W poszukiwaniu pięknych miejsc na kręcenie filmów trafiliśmy na to. Pięknie, prawda? Ale jest tutaj błoto, więc musimy szukać czegoś innego. I tak, po kolei, co my tu mamy? Mamy smoczy owoc. Mamy smoczy owoc. To jest owoc kaktusa. Jest mega duży. Są, zdaje się, dwie odmiany. Są dwie odmiany, ale dobra. Jak się go je? Trzeba troszeczkę nadkroić. I on ma taką dosyć grubą skórkę. Zrobię jeszcze może tak. Samo, jak widać, odchodzi. No i cały miąższ. Miąższ jest w ogóle przepiękny kolor, co? Miąższ jest w takim kolorze, jak widać, hot pink. Ma takie czarne pestki, które są jadalne i to właśnie powoduje, że on w smaku przypomina tak trochę kiwi. W smaku? Właśnie nie. W konsystencji. Ale... ale pycha. To jest bardzo delikatny owoc, który doskonale smakuje, jak jest schłodzony. I tak wygląda smoczy owoc. Są jeszcze takie, które mają białe wnętrze i te czarne pestki. Są chyba trochę bardziej słodkie. Nie wiem. Myjemy, bo jesteśmy... Bo jesteśmy strasznie głodni. A przepraszamy za odgłosy w tle, bo już tak nas głód zmógł, że trzymaliśmy się po prostu na wsi i tutaj jest jakiś byczek buchaj, którego kuszą krówki dookoła i on tu bardzo muczy. Jest koza, która też wydaje z siebie odgłosy. Kolejny owoc to durian, to jest ta wielka dynia z takimi kolcami. I durian jest na tyle kontrowersyjnym owocem, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Durian uchodzi za mega śmierdziela. I dla jednych to jest zapach toalety, dla innych zupełnie jakby do zaakceptowania. My tutaj mamy tylko kawałek duriana. I co? No i będziemy go teraz spróbować, tak? A, i co jeszcze chciałam dodać, że durian jest, uchodzi z takiego śmierdziela, że w wielu hotelach albo w środkach transportu publicznego jest zakaz wnoszenia, jest, zakaz spożywania. Jest zakaz wnoszenia duriana. Także co? Mniami. Mniami.
Dla mnie no ma bardzo charakterystyczny zapach i nie jest to dla mnie coś super przyjemnego, ale jest do zaakceptowania. No i durian to ma do siebie, że dla mnie ten pierwszy smak to jest cebula słodka, potem kolejny kęs. Albo czosnek. Albo czosnek. Kolejny kęs. Wyczuwałam już zupełnie coś innego. Tutaj tak poczułam lekką gruszkę. No, no owoc, który uważam, każdy w swoim życiu powinien spróbować pod warunkiem, że ten jego specyficzny zapach. Pestka. Ten specyficzny zapach nie przeszkadza. I durian, gdy się kupuje duriana, to z reguły on już jest tak przyrządzany, tak wydawany, że już nadaje się tylko do spożycia, także nie trzeba go obierać, nic z tych rzeczy, ale właśnie ma peski, więc trzeba uważać. Solek ma taką skorupkę na zewnątrz, która generalnie dość łatwo schodzi. I ups! W środku jest taki biały, zwarty miąższ, który się zjada. W środku jest pestka. I solak mi osobiście bardzo smakuje. Aczkolwiek też tutaj z, niektórzy uważają, że zostawia taki sfermentowany posmak w buzi. Ja, no nie wiem, ja tak nie odczuwam. W każdym razie solak jest takim owocem słodko-kwaśnym, bardzo orzeźwiającym. Mam go. Proszę bardzo. I jest dosyć soczysty. Kolejny owoc mangostany, które mają też taką skórkę dosyć grubą, ale jak się przez nią przebije, to już potem łatwo schodzi. W środku są takie białe jagody. Białe owoce. Tak przypominają trochę główkę czosnku. I niektóre z tych kawałków mają w sobie pestkę. Ale smakuje doskonale, jest taki... O, tak. Delikatnie kwaskowy jest. Taki soczysty. Słodki, bardzo soczysty. Pyszny owoc. I ma mnóstwo przeciwutleniaczy. Okej, kolejnym owocem jest litchi. Chińskie. Coś, co jest dosyć już znane w Polsce. Ale dla tych może, którzy nie znają, zaprezentujemy. Litchi ma znowu taką skórkę, skorupkę, ale tutaj już jest zdecydowanie łatwiej ją zdejmować palcami bez użycia noża. I wnętrze stanowi taki szklisty, mleczno-biały miąższ, który jest bardzo soczysty. W środku jest pestka. Tak wygląda litchi. I damy do degustacji mężczyźnie. Proszę. Niam, niam, niam. Bardzo soczyste. Tak. Litchi jest super soczystym owocem. Lekko kwaskowy. Tak. No i słodki, prawda? Litchi fajnie pachnie. Rambutan. Owoc, który chyba też już jest dość znany w Polsce. Skórka z takimi wypustkami. Obiera się podobnie jak litchi. Bardzo podobnie się obiera jak litchi. I bardzo podobnie wygląda ten owoc w środku. Też takie a la litchi. Proszę. I ma pestkę oczywiście w środku. Konsystencja podobna, aczkolwiek nie jest tak soczysty. I nie ma takiej kwaskowości, natomiast bardzo słodki. Kolejny jest taki owoc, którego dokładnej nazwy nie znamy. To jest long coś tam. Nowość z dzisiaj, z dzisiejszego targu. Także na waszych oczach będzie degustacja. Skórka bardzo podobnie się tutaj zachowuje jak w
środku litchi i miąższ. No podobnie wygląda, ogólnie tak. Cały owoc, łącznie z pestką. Ok. Bardzo soczysty, charakterystyczny zapach, dla mnie tak jakby lekko perfumowany. Ale i przede wszystkim słodki, żadnego kwasku tutaj nie czuć. Ostatni owoc, jaki chcemy Wam dzisiaj pokazać, to jest tamaryndowiec, który wygląda jak taki strąg fasoli. Fistaszek. Albo duży fistaszek. I jadalny jest miąższ. Skorupka bez żadnych tutaj problemów. Jak widać, sama właściwie odpada. Ta struktura jak to wygląda. Bardzo przyjemny smak. Bardzo... Jak dżemik. Jak dżem, dokładnie. Jak powidła śliwkowe dla mnie. Pestki są w środku, z których w ogóle biżuterię się robi. Także dla mnie tamaryndowiec bardzo dobry owoc. Okej, to już wszystko w naszym filmiku o degustacji owoców. Czyli mieliśmy tutaj tamaryndowiec, rambutan, solak, mangostan, litchi, lang, nazwa będzie gdzieś tam na dole na przykład. Był też dragon fruit, który będzie gdzieś tutaj wklejony i będzie też durian. Durian. Mówię Wam pa, dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, jesteście fantastyczni. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa, pa. Dobra. Koniec atrakcji we wiosce. Słychać mnie? Świetnie i wyraźnie. Dobrze, to nie dziewczęta. Okej. Okay.